Według danych Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań w Warszawie, straty z powodu stosowania złych opakowań w przemyśle spożywczym sięgają przeciętnie 8 milionów złotych dziennie. Marnują się produkty spożywcze najbardziej potrzebne – kasza, mąka, cukier. Straty występują zarówno w czasie transportu, jak i w magazynach bądź w sklepach. Główne powody to zawilgocenie lub rozsypanie. Tysiące ton cennych artykułów idzie na tzw. rozkurz. Okresowe braki w zaopatrzeniu mają między innymi i tu swoje źródło. Taką dużą ilość artykułów sypkich otrzymujemy w opakowaniach popękanych. To znaczy kasze, cukry, mąki są bardzo, bardzo popękane, rozsypują się, jest to duża strata. Najgorsze opakowania są z WPHS-u. Są to torby bardzo niepraktyczne, które musimy przypakowywać. Przy tym tracimy dużo czasu, prawda? Są to kasze, grochy, mąki różnego rodzaju, na przykład makarony, które niestety klient nam nie kupi tego. No, tracimy przy tym bardzo dużo czasu, na przykład, to znaczy pracownicy tracą dużo czasu. Ile tego się marnuje właśnie na skutek tego złego opakowania, niestety.